i byli cytowani w czasopismach naukowych, gdyż podważyli dogmat, dowodząc, że żywe organizmy reagują na promieniowanie bez transferu dającej się zmierzyć energii. Trzeba dobrze zdać sobie sprawę z tego, co wykazaliśmy. Ważne, że mamy pewność, iż organizmy żywe reagują na promieniowanie, ale to jeszcze nie znaczy, że jest ono szkodliwe. Wiel nie chce się angażować w polemikę, ale jego doświadczenie zostało nagłośnione i ożywiło dyskusję nad tym, czy ludzie są równie czuli na fale elektromagnetyczne jak rośliny. W nocy czuję się gorzej, jakbym nie mogła oddychać. Wpadam w panikę, muszę usiąść. Mam kłopoty z ponownym zaśnięciem, bo obawiam się, że stracę oddech. Zwykle zamykam się w domu. Nie mogę wychodzić ani odwiedzać przyjaciół. Zmieniłem zawód z powodu swojej elektronadwrażliwości. Szwecja, lata 90. Coraz więcej osób twierdzi, że szkodzi im promieniowanie elektromagnetyczne. Alergie i inne dolegliwości zmuszają je do stosowania osłon lub fizycznego odcięcia się od świata, który im zagraża. Ole Johansson jest jednym z pierwszych naukowców, którzy potraktowali poważnie te objawy. Prowadził badania komórek ludzkiej skóry podrażnionej przez promieniowanie ekranu komputera. Stał się jednym z najważniejszych uczestników debaty na temat szkodliwości fal elektromagnetycznych. Walczy o społeczne uznanie objawów, które nazwał elektronadwrażliwością. Wszyscy ludzie są elektrowrażliwi. Jeśli włożycie palce do kontaktu, to porazi was wyładowanie elektryczne. To typowa wrażliwość na elektryczność. Ale osoby elektronadwrażliwe reagują na pola, na które inni nie reagują. Liczba przypadków wyraźnie rośnie. Na przykład w 1997 roku w Szwecji do telekomunikacji komórkowej wprowadzono technologię cyfrową i liczba narzekających na różne dolegliwości znowu wzrosła. W Szwecji elektronadwrażliwość została uznana za upośledzenie i dotyczy 2% ludności. Na świecie liczba odnotowanych przypadków rośnie, ale zjawisko wciąż pozostaje zagadką medyczną. Gdybym wiedziała, co się dzieje w moim ciele, próbowałabym temu zaradzić. Większość z nas tak rozumuje. Ci, którzy przeciwstawiają się tej teorii i nigdy w nią nie wierzyli, mówią, że zjawisko dotyczy wyłącznie kobiet po menopauzie, które wmawiają sobie dolegliwości lub cierpią na zaburzenia psychosomatyczne. Mogłoby tak być, ale doszły nowe grupy demograficzne i ten argument upadł. Zagadka elektronadwrażliwości nie została wyjaśniona. Żadne badania laboratoryjne nie wykazały jasno, że objawy mają związek z polem elektromagnetycznym. Dlatego naukowcy są podzieleni. Jedni podejrzewają, że elektronadwrażliwi padli ofiarą zbiorowej histerii. Drudzy, że są pierwszymi ofiarami morderczych fal.
Badania Andrew Mariny dotyczą zdolności ludzkiego organizmu do odbierania fal o bardzo słabej mocy. Badacz przez 20 minut izoluje ochotników od otoczenia i stymuluje ich bardzo słabym polem elektromagnetycznym. Celem tego badania jest udowodnienie, że pola elektromagnetyczne wnikają w ludzkie ciało i są odbierane w głowie, co powoduje zmiany aktywności elektrycznej mózgu. Analiza aktywności mózgowej ochotnika dowodzi, że podświadomie odbiera sygnał. System nerwowy odbiera dźwięki, światło, ciepło, bodźce dotykowe, smakowe i pola elektromagnetyczne. To ten sam proces. Gdzieś w ciele jest wyspecjalizowana komórka, która reaguje na pole elektromagnetyczne przenikające ciało i powiadamia o tym mózg. Mózg ocenia, że ta informacja jest mu niepotrzebna i ignoruje ją. Ale proces ciągłego odbierania i ignorowania sygnału nadwyręża możliwości adaptacyjne organizmu. Jeśli ten proces powtarza się nieprzerwanie, nasz organizm słabnie i podupadamy na zdrowiu. Według Marina ludzie reagują na fale elektromagnetyczne jak na inne bodźce zewnętrzne, ale wciąż brakuje mu środków, żeby udowodnić tę hipotezę. Na tym etapie naukowcy z rezerwą odnoszą się do zjawiska elektronadwrażliwości. Ale najważniejsze pozostaje pytanie o szkodliwość pól elektromagnetycznych. Czy fale stanowią poważne zagrożenie dla społeczeństwa? Rządy uruchomiły szeroko zakrojone programy badawcze. Od naukowców oczekuje się szybkich odpowiedzi. W 2000 roku Unia Europejska sfinansowała projekt REFLEX, przedstawiony przez Fundację Verum z Monachium. Jego celem było ustalenie, czy fale z telefonów komórkowych szkodzą ludzkim komórkom. Koordynatorem badań był Franz Adelkofer. Miał za zadanie zgrać pracę biologów i fizyków z 12 laboratoriów w 7 europejskich państwach. Chcieliśmy ustalić, czy fale z telefonów komórkowych spełniających wymogi homologacji mają jakiś wpływ na ludzki organizm. Po 4 latach Adelkofer przedstawił raport, w którym podkreślił najbardziej niepokojące wyniki. Wyniki badań można streścić w następujący sposób. Pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości mogą uszkadzać geny. Zaobserwowaliśmy pękanie łańcuchów DNA, zarówno podwójnych, jak i pojedynczych. Uszkodzenia podwójnego łańcucha najczęściej mogą zostać naprawione, choć nie zawsze. W żywych organizmach istnieją białka specjalizujące się w naprawianiu uszkodzeń łańcuchów DNA. Ale im większe uszkodzenia, tym większe ryzyko błędnych napraw, które prowadzą do aberracji chromosomów. Komórki o wadliwych chromosomach obumierają. Tak dzieje się najczęściej. Ale czasem komórka przeżywa. Co może wywołać proces rakotwórczy.
Jednak liczni badacze sceptycznie odnoszą się do tezy, że mikrofale uszkadzają łańcuchy DNA. Badania Adelkofera są podważane. Unia Europejska, która je zleciła, nie reaguje na jego ostrzeżenia. Nie chcę udowadniać, że telefony komórkowe są szkodliwe dla zdrowia. Moi koledzy i ja staramy się dowiedzieć, czy w ogóle wywierają jakiś wpływ. W 2008 roku Adelkofer poprosił Unię Europejską o nowe dofinansowanie, żeby sprawdzić otrzymane wyniki i powtórzyć badania już nie na komórkach in vitro, lecz na żywych istotach. Nie uzyskamy raczej dofinansowania. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Jeśli Unia Europejska ma lepszy program badawczy, cieszę się, ale nie wierzę w to. Tymczasem na świecie badania są kontynuowane. Wystawia się różne żywe organizmy na działanie mikrofal w celu określenia szkodliwości emisji. Wyniki bywają różne, ale wniosek ten sam. Potrzebne są kolejne badania. Jedno badanie to za mało. Trzeba uzyskać całą gamę dowodów. Laboratoria IMS w Bordeaux specjalizują się w powtarzaniu doświadczeń innych badaczy i podważaniu ich wyników. Doświadczenia, częściowo finansowane przez operatorów telefonii komórkowej, są prowadzone przez Isabelle Lagrua i Bernarda Verret, specjalistów od pól elektromagnetycznych. Prawie połowa tego, co robimy, to powtórzenia cudzych badań. Dlaczego powtarzamy badania? Bo jeśli nie udaje się uzyskać podobnych wyników w innym laboratorium, to znaczy, że nie możemy ich brać pod uwagę przy szacowaniu ryzyka. Jednym z najlepszych przykładów badań powtórzonych przez nas i innych są eksperymenty przeprowadzone w Szwecji przez grupę Salforda. Wykazały one zwiększoną przenikalność bariery hematoencefalicznej u szczura poddanego działaniu fal. Raport przedstawiony przez nas na kongresie jest negatywny. Nie udało nam się powtórzyć wyników Salforda. W szwedzkim Lund neurolog Leif Salford prowadzi badania dotyczące bariery hematoencefalicznej szczurów. Bariera krew-mózg jest szczególna. Znacznie gęstsza niż inne tkanki ciała. Mózg ma specjalne przegrody, które zapobiegają wyciekom. Bariera hematoencefaliczna uniemożliwia substancjom zawartym w naczyniach krwionośnych przedostanie się do tkanek mózgu. Po wystawieniu szczurów przez 2 godziny na działanie promieniowania telefonów komórkowych, Salford stwierdził, że owa bariera staje się przepuszczalna u 1/3 spośród nich, co powoduje wyciek albuminy. Pod koniec lat 90. po zbadaniu 1500 szczurów doszliśmy do wniosku, że występuje u nich wyciek albuminy w mózgu i neuronach. Według Salforda wycieki te mogą powodować migreny, a nawet zniszczenie neuronów. Uszkodzenia komórek nerwowych przyczyniają się również do powstawania nowotworów, złośliwych lub nie. Uznaliśmy, że jeśli uszkodzenia bariery hematoencefalicznej się potwierdzą, trzeba będzie to wziąć pod uwagę. Próbowaliśmy, inni też, ale nie uzyskaliśmy potwierdzenia. Jednak wpływ fal elektromagnetycznych na barierę hematoencefaliczną został potwierdzony przez wiele laboratoriów na świecie. Opublikowano wiele prac na ten temat. Większość potwierdza ten efekt.